We wtorkowe popołudnie suwalska policja poinformowała, że inspektor Bartosz Lorenc pożegnał się ze sztandarem i suwalską jednostką policji. Lorenc był jej komendantem od blisko 4 lat. Autor policyjnego komunikatu podaje, że dotychczasowy szef jednostki w lutym skorzysta z przysługujących mu praw emerytalnych, a do tego czasu pozostanie w dyspozycji komendanta wojewódzkiego tej formacji. Na uroczystości w suwalskiej jednostce pojawili się m.in. pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji, prezydent Suwałk, starosta powiatu suwalskiego, inni przedstawiciele lokalnych samorządów oraz miejscowi policjanci i cywilni pracownicy tutejszej komendy. Na żadnym z opublikowanych przez policję zdjęć nie utrwalono obecności wywodzących się z Suwałk parlamentarzystów. Nie pojawił się na uroczystości ani były wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, ani debiutujący w roli posła Jacek Niedźwiecki. W fotelu komendanta miejskiego policja po raz pierwszy w historii suwalskiej policji jako pełniąca obowiązki zasiądzie nadkomisarz Beata Romotowska. O pani nadkomisarz póki co wiadomo tyle, że w ostatnim czasie swą służbę pełniła piastując stanowisko naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, a wcześniej kierowała również Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym. W służbie jest od 2000 roku. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez naszą stację wynika, że plan przejścia na emeryturę ma również komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej. Starszy brygadier Kazimierz Golubiewski służbę pożarniczą pełni w Suwałkach od marca 2018 roku. Po przejściu w stan spoczynku Arkadiusza Buchowskiego objął funkcję komendanta miejscowej jednostki. Od tego momentu nie upłynął jeszcze rok.